Radio Plus. Sedno sprawy. A tym gościem jest Paweł Mucha, wiceszef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie rektorze. Dzień dobry państwu. Panie ministrze, wiele wskazuje na to, że ukraiński samolot z prawie 200 pasażerami na pokładzie został zestrzelony przez irańską rakietę. No nie wiadomo, czy nie przypadkiem to się po prostu stało, czy to nie był błąd irańskiego wojska. No fakt jest faktem, zaogni to konflikt. Znaczy no póki co, może fakt to za mocne słowo, mocne przypuszczenia. Mamy wypowiedzi zarówno premiera Kanady, wcześniej wypowiedzi administracji amerykańskiej, a teraz także wezwania ze strony brytyjskiej dotyczące potrzeby takiego otwartego śledztwa i wyjaśnienia wszystkich tych okoliczności. Wiemy, że z takim apelem także zwrócił się przewodniczący Rady Europejskiej, żeby sprawa została dokładnie zbadana. Wiemy, że eksperci ukraińscy, nie tylko ukraińscy, także Kanadyjczycy, z uwagi na ofiary, bardzo są tutaj zaangażowani. Myślę, że ta sprawa będzie wyjaśniana. No, na dzisiaj nie ma takich... A pan prezydent głos w tej sprawie zabierze, no, bo jeżeli chodzi o apel o otwarte śledztwo, to chyba jednak Kanada jest naszym sojusznikiem. Wypowiedź przewodniczącego Rady Europejskiej jest sformułowana w imieniu Unii Europejskiej, tak? Dzisiaj nie mamy żadnych sygnałów, żeby tutaj były jakieś oczekiwania wobec Polski, jeżeli chodzi o zaangażowanie w sprawę wyjaśnienia tej tragedii, ale oczywiście Polska także przyłącza się do tego głosu unijnego dotyczącego potrzeby wyjaśnienia okoliczności, dlatego że tak jak pan redaktor powiedział na wstępie, no nie mamy takiej wiedzy, bo tutaj w ramach tych spekulacji, które się toczą, a zresztą premier Kanady sam powiedział, żeby prosi, żeby tych spekulacji nie uprawiać, mówi się także o tym, że mógł to być błąd, znaczy tragiczna pomyłka, tak? Czy system mógł zadziałać, tak? Przyjmując jakieś zagrożenie. No bo też trudno logicznie wytłumaczyć, dlaczego akurat ukraiński samolot z dużą liczbą Kanadyjczyków na pokładzie miałby być celem ataku irańskiego. Prezydent, prawda? Rzeczypospolitej Polskiej, władze Polski złożyły kondolencje. Te kondolencje, wyrazy współczucia z uwagi na tę ogromną tragedię zostały sformułowane i oczywiście chcielibyśmy, żeby sprawa została dokładnie zbadana i wyjaśniona. Panie ministrze, dlaczego prezydent nie zwołuje Rady Bezpieczeństwa Narodowego mimo tak licznych apeli opozycji, bo tam zdaje się, że w ostatnich kilku dniach to codziennie takie słowa padały, czy to z ust szefów Platformy, PSL-u. Wydaje mi się, że te głosy już jakby są wygaszone, natomiast powiem zupełnie szczerze tak. Rada Bezpieczeństwa Narodowego to jest forum doradcze prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. To jest organ doradczy prezydenta. Prezydent decyduje o tym, czy jest potrzeba, żeby mu doradzano w danej sprawie. Prezydent nie chce posłuchać głosu opozycji, kiedy dzieje się coś naprawdę chyba istotnego i bezpieczeństwo państwa też stoi pod znakiem zapytania. Druga rzecz, no prezydent decyduje w ogóle, czy ta formuła jest adekwatna w danym wypadku. I tutaj nie było żadnych tego rodzaju okoliczności, które by wskazywały, że jest potrzeba doradztwa czy jakichś konsultacji, jeżeli chodzi o formułę Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Przy decyzjach strategicznych, takich, które zapadały w roku 2016, wtedy, kiedy mówiliśmy o wschodniej flance NATO, kiedy mówiliśmy o żołnierzach amerykańskich, natowskich, tak jak pan rektor mówi, którzy w Polsce mieli się pojawiać, ta decyzja była decyzją polityczną na kilkadziesiąt lat, jeżeli chodzi, a może nawet na większą perspektywę, jeżeli chodzi o zmiany in plus co do polskiego bezpieczeństwa, ale także o pewien konsensus polityczny. Dzisiaj mamy sytuację taką, że współpracuje bardzo dobrze administracja rządowa ze służbami pana prezydenta. Mamy stały kontakt prezydenta z premierem, z ministrem obrony narodowej, z ministrem koordynatorem, także z ministrem spraw wewnętrznych i administracji. W tym wypadku łączy obie te funkcje pan minister Mariusz Kamiński. Unia personalna. Tak. Unia personalna. Natomiast te sprawy wszystkie, one dzisiaj są prowadzone w sposób taki odpowiedzialny i na pewno opieramy się na wszelkich dostępnych danych. Natomiast pewno teatrum... Otwarta prezydentura, otwarty pałac. No jeżeli opozycja tak bardzo chce porozmawiać z głową państwa, to nie rozumiem, dlaczego panie, nie wyjść naprzeciw. Ja panu już zechcę tutaj, pan redaktor, dać mi szansę wypowiedzi. Tłumaczę, to nie jest taka sfera, gdzie my potrzebujemy jakiegoś teatru politycznego. Niestety takie mam wrażenie, że kandydaci w wyborach prezydenckich, niektórzy opozycyjni, w sposób taki bardzo wyraźny w tej sferze polityki zagranicznej, no, próbują budować jakieś zainteresowanie medialne. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby państwo polskie działało sprawnie, żeby władza wykonawcza mogła się porozumieć. Taką formułą porozumienia w ramach władzy wykonawczej jest niewątpliwie Rada Gabinetowa. I tutaj Rada Gabinetowa się odbyła. To była możliwość analizy sprawy także pod różnymi względami, kontekstami, nie tylko w tym sensie bezpośrednim bezpieczeństwa, ale także wszelkich konsekwencji gospodarczych, społecznych, innych aspektów, które wchodziły w grę, jeżeli chodzi o sytuację tych tematów, które były omawiane, tak? Czyli sytuacji na Bliskim Wschodzie, także w kontekście bezpieczeństwa energetycznego, innych wymiarów, ale także jeżeli chodzi o politykę historyczną Polski.
I to się toczy. Natomiast no, prezydent nie będzie uczestniczył ad hoc w jakichś takich działaniach politycznych, które mają służyć temu, żeby ten czy inny kandydat opozycji medialnie promował swoją osobę w aspekcie... że dobrą wolę mają politycy opozycji, a nie tylko myślą o przyjmując założenie dobrej i promocji. Przyjmując założenie dobrej wiary polityków opozycji, trzeba powiedzieć, nie ma obiektywnie potrzeby i nie było potrzeby zwoływania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. To ten temat zamykamy, panie ministrze. Czy w kancelarii prezydenta toczą się jakieś prace, jeżeli chodzi o sprawy emerytur stażowych? Projekt ustawy jest przygotowywany? Pan prezydent wypowiadał się na ten temat publicznie. Mówił o tym, że prace żadne nie są prowadzone przez kancelarię prezydenta, natomiast, że były takie rozmowy czy analizy zlecane, jeżeli chodzi o kontakt także z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Mamy świadomość tego, że strona społeczna taki postulat podnosiła i podnosi, ale mamy także świadomość tego, że w przypadku takich emerytur stażowych, no mówilibyśmy o kwotach, jeżeli chodzi o wypłatę przyszłych świadczeń, które no byłyby relatywnie niższe niż kwestia związana z osiągnięciem określonego wieku emerytalnego. Znaczy, no prosta zasada jest taka, że im dłużej jest się aktywnym na rynku pracy, tym emerytura czy świadczenie jest to dosyć wyższe. Logiczne. Ale panie ministrze, to prezydent będzie proponował emerytury stażowe, takie prace będą miały takie miejsce prace nad dzisiaj, projektem, jak takie to wygląda prace na dzisiaj stan? Dzisiaj nie są prowadzone w Kancelarii Prezydenta nad żadnym konkretnym projektem ustawy, natomiast jeżeli sprawa będzie jakkolwiek prowadzona przez Kancelarię Prezydenta w formule takiej oficjalnej, to będziemy opinię publiczną informować. W najbliższych dniach prezydent Andrzej Duda spotka się z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, by uzgodnić główną strategię na najbliższe miesiące. Tak pisze portal W Polityce. Jest taki plan, panie ministrze? No, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, co jest naturalną rzeczą, spotyka się z liderem większości parlamentarnej. No, tu chodzi o kampanię. I w demokracjach tak bywa. Oczywiście, że liderzy, prezydent ma stały kontakt z premierem. Wiemy, że te spotkania teraz były bardzo intensywne i w formule jawnej, niejawnej, właśnie z uwagi na sytuację na Bliskim Wschodzie. Była rada gabinetowa, było spotkanie w BBN-ie, także z dowództwem z sztabu generalnego. Ale czy będzie spotkanie z prezesem Kaczyńskim w sprawie kampanii wyborczej strategii na ten czas? Spotkania z prezesem Kaczyńskim też nie są niczym nadzwyczajnym. Ale dzisiaj nie jesteśmy na etapie kampanijnym. Mamy przepisy Kodeksu Wyborczego Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, które określają wybory zarządzone będą przez panią marszałek Sejmu najpóźniej do 6 lutego. Wtedy, kiedy będą zarządzone wybory, będą ustalenia dotyczące określonych kwestii sztabowych czy kampanijnych. Panie ministrze, prezydent spotkał się z Janem Śpiewakiem, działaczem miejskim. Jakiś czas temu rzecz dotyczy ułaskawienia Śpiewaka, właśnie złożył formalną prośbę o łaskę też Jan Śpiewak. Jak ta sprawa wygląda? Czy nadano bieg jakiejś tej procedurze? Tak jak pan redaktor pyta, nadano bieg. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wszczął postępowanie, tak jak się mówi, w trybie prezydenckim z urzędu w tym zakresie. Czyli szybszym trybie. Prośba o łaskę została skierowana i to postępowanie ułaskawieniowe się toczy, więc oczekujemy na wpływ akt sprawy z prokuratury do Kancelarii Prezydenta i tak jak pan prezydent wcześniej zapowiadał, no ta sprawa będzie szczegółowo analizowana. Prośba o łaskę wpłynęła, prezydent wydał postanowienie o wszczęciu postępowania z urzędu w trybie prezydenckim na gruncie przepisów Kodeksu Postępowania Karnego i tak jak rozmawiamy, to jest na pewno sprawa bulwersująca opinię publiczną, natomiast czy są przesłanki, jakie rozstrzygnięcie podejmie pan prezydent, no dzisiaj jest za wcześnie mówić, bo my musimy te akta mieć na biurku, pan prezydent musi mieć te akta na biurku i tę sprawę na pewno będziemy bardzo szczegółowo analizować. To jeszcze krótko na koniec, panie ministrze, czy prezydent będzie brał pod uwagę opinię Komisji Weneckiej w sprawie ustawy o ustroju sądów powszechnych, bo komisja od wczoraj jest w Polsce, jej eksperci przygotują opinię. Czy prezydent będzie chciał się z nią zapoznać? Ja podzielam pogląd. Oczywiście pan prezydent będzie analizował wszelkie materiały, natomiast podzielam pogląd tych, którzy mówią, że Komisja Wenecka no, jest w Polsce niejako półoficjalnie czy nieoficjalnie albo prywatnie, dlatego że zaproszenie, które może być sformułowane, powinno być zaproszeniem ze strony państwa na gruncie marszałek Senatu nie jest reprezentantem państwa w tym sensie, że czym innym było zaproszenie przez ministra spraw zagranicznych, czym innym byłoby zaproszenie przez prezesa Rady Ministrów czy Radę Ministrów, to jest kompetencja konstytucyjna, prowadzenie polityki zagranicznej wspólna rządu i prezydenta. Natomiast marszałek Senatu nie ma żadnych kompetencji dotyczących kreowania polskiej polityki zagranicznej. Dla mnie szokujące i zaskakujące jest absolutnie też to, że próbuje się tworzyć taki ośrodek no, niezależny od administracji rządowej, tak prowadzenia zdaniem, polityki zagranicznej. Będzie ta opinia brana pod uwagę, czy nie? Prezydent się z nią zapozna?
czy nie? Ja uważam, że dzisiaj to przede wszystkim polski Senat się powinien skupić nad tą ustawą, ale oczywiście wszelkie dane i wszelkie okoliczności będziemy analizować, ale ustawa jest w toku, trwają prace nad tą ustawą. A mówił to wiceszef Kancelarii Prezydenta, minister Paweł Mucha. Bardzo dziękuję, panie Dziękuję bardzo, miłego dnia. Miłego dnia panu, państwu życzę. Do usłyszenia i do zobaczenia. Radio Plus. Sedno sprawy.